niech mi pan powie, czy on z tym nowym sercem nie będzie inny. Czy pacjentka miała jakiekolwiek szanse przeżycia, gdyby wstrzyma pan operację? Już w najbliższy piątek w Multikinie nietypowy maraton filmowy, tym razem nie związany z serią filmów o podobnym tytule, a nietypowo właśnie odzwierciedlający kondycję kina, polskiego kina. Na ekranie zobaczyć będzie można najnowsze dzieło Łukasza Palkowskiego Bogowie z genialną rolą Tomasza Kota, a także Miasto 44, Obywatela i Służby Specjalne. Noc kina polskiego. Co roku w Multikinie organizujemy maraton z polskimi filmami, ale w tym roku myślę, że maraton jest wyjątkowy, bo i wyjątkowe produkcje polskie wyszły w 2014 roku. Długo wyczekiwane, z efektami specjalnymi, z młodym pokoleniem aktorów, film Miasto 44. Film, który był kontrowersyjny, zaskakiwał, świetne dialogi, służby specjalne. Film, który wygrał na tegorocznym festiwalu w Gdyni, majstersztyk Tomasza Kota w roli świętej pamięci Zbigniewa Religii, poruszający film Bogowie i ostatnia polska produkcja, powrót profesora Jerzego Sztura w filmie takiej słodko-gorzkiej komedii wraz ze swoim synem w filmie Obywatel. Ta mieszanka filmów myślę, że daje wyjątkowy maraton kina polskiego, który odbędzie się w najbliższy piątek w Multikinie Malta. Startujemy o godzinie 22. Zapraszam serdecznie Państwa. Mogę polecić, bo sam widziałem te filmy i chętnie bym je zobaczył jeszcze raz i namawiam też Państwa do tego, bo filmy są wyjątkowe. Świetny dorobek polskiego kina w roku 2014. Myślę, że jeszcze przed grudniem warto sobie je przypomnieć. Zapraszam do Multikina Malta. Maraton z najlepszymi polskimi filmami 2014 roku już w piątek w Multikinie Malta. Początek o 22. Są jakieś drobne kłopoty. Pan jest tym wariatem ze skalpelem? Jest pani pierwszą matką w Polsce, której lekarz zadaje takie pytanie. Jego serce może żyć w kimś innym. Tracimy go! Przejdźcie! Skalpel, otwieramy go. Kim pan jest? A przechodziłem tędy. Mamy zgodę rodziny, komisji, prokuratora. Zadzwońcie do waszych rodzin. Dzisiaj nikt na nas nie wraca do domu. Nie ma szans. A jak ze mną nie wyjdzie, będzie pan próbował dalej?